Prawo i Sprawiedliwość, co pokazało bardzo mocno, skutecznie przez lata, potrafiło zdobyć władzę i utrzymywać władzę. Chciało przedłużyć swój mandat, ale się nie udało. Wydaje mi się, że jedyną rzeczą sensowną, jaką może teraz zrobić Prawo i Sprawiedliwość dla Polski, to jest oddać władzę spokojnie, w dobrym stylu. Ja rozumiem frustrację polityków i zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Zajęli pierwsze miejsce w wyborach, a muszą oddawać władzę. No, w polityce jest trochę jak w piosence Abby, winner takes all, ale winner to nie zawsze jest ten, który zajmuje pierwsze miejsce. Winner to jest ten, który ma większość. Ja chciałem przypomnieć politykom i zwolennikom PiS-u, że w 1989 roku największym klubem parlamentarnym w Sejmie był klub PZPR. Czyli było pierwsze miejsce, ale jak Jarosław Kaczyński wie lepiej niż ktokolwiek inny w Polsce, bo on dokonał tej rekonfiguracji sytuacji w Sejmie, już po chwili większość i władza była zupełnie gdzie indziej. A władzę ma ten, kto ma większość, bo tak, taką decyzję finalnie na dzień dobry podejmuje naród. Styl jest w polityce ważny. Dlatego uważam, oddanie władzy przez PiS i usunięcie się tak szybko, jak to możliwe, jest istotne. Z różnych względów politycznych. Polska potrzebuje nowego rządu, skoro wyborcy wyznaczyli nowy kierunek. Do przyjęcia jest budżet, jest masa spraw do załatwienia. Są te pieniądze z KPO, różne zaległości. Wybory wyborami, radość radością, ale trzeba się po prostu zabrać za robotę. To jest aspekt polityczny. Drugi, powiedziałbym, historyczny. Oczywiście za dobry styl, jak powiedział pewien doradca premiera Morawieckiego, nie ma wysokich not, to nie jest jazda figurowa, ale historia, owszem, daje noty także za styl. Więc tutaj PiS wiele z tego, co stracił w oczach historii, mógłby w najbliższym czasie odzyskać. Po trzecie, tak jak przy wypadku spowiedzi i rozgrzeszenia ważny jest żal za grzechy, tak w wypadku wyroków sądowych istotna jest skrucha i okazanie dobrej woli. Myślę, że żadnej grubej kreski nie będzie za zło, które zdarzyło się przez 8 lat. Niektórzy poniosą odpowiedzialność, nie tylko polityczną, tę już ponieśli, ale także prawną, karną. I im więcej będzie gestów dobrej woli i im więcej będzie manifestacji, że jesteśmy skłonni pogodzić się z werdyktem wyborów, że akceptujemy rozstrzygnięcie Polaków, tym łatwiej będzie i wyborcom, i sądom, i oponentom spojrzeć przychylniej na partię PiS i na jej polityków. Ja nie rzuciłbym teraz mocnego hasła pod tytułem przepraszajcie i spadajcie. Wydaje mi się, że to hasło jest dobre w takim trybie, w konwencji przedwyborczej, w konwencji wiecowej. Wydaje mi się, że po wyborach ważne są także kurtuazja i klasa. I tak jak Iga Świątek i Hubert Hurkacz okazują kurtuazję, życzliwość i serdeczność pokonanym, to my powinniśmy wykazać pewną kurtuazję pokonanym. PiS nie zawsze grał, rządząc i prowadząc kampanię, fair. Zdarzały się często i gęsto ciosy poniżej pasa, ale jak trzeba oddać, że walczyli twardo, męsko, mężnie, nogi nie odstawiali
i należy im się szacunek. Tak jak taki, jaki wojownik, także ten, który wygrał, oddaje innemu wojownikowi. Jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Nie jestem pewien, czy Andrzej Duda, prezydent Duda, dostrzega, że sytuacja po niedzieli jest nie tylko dla niego kłopotem potencjalnym, ambarasem, ale jest także potencjalnie wielką szansą. Andrzej Duda miałby szansę teraz, ma szansę na drugą inaugurację swojej prezydentury. Mógłby pokazać, że jest prezydentem całej Polski, całego narodu, a nie jednego człowieka, jednej partii. Uważam, że to jest wielka okazja, wielka szansa, mimo tego wszystkiego, co sam robił przez 8 lat jako notariusz tak zwanej dobrej zmiany. Bardzo życzyłbym Polsce, żeby Andrzej Duda do tej sytuacji dorósł i z szansy skorzystał. Nie mam wielkich złudzeń. Obawiam się, że Andrzej Duda intelektualnie, moralnie, a przede wszystkim charakterologicznie nie dorósł ani do prezydentury, ani do obecnej sytuacji, która mogłaby dla niego stanowić potężną szansę. Gdyby tylko Andrzej Duda był wierny swoim deklaracjom, powiedział, że będę niezłomnym, nie jest niezłomny, powiedział, że cały czas się uczy, niczego się nie nauczył i powiedział, że trzeba być twardym. Panie Andrzeju, warto być twardym. Panie Jarosławie, warto być twardym. Naród zdecydował, werdykt jest wybitnie jasny. Pokłońcie się narodowi, odejdźcie. To naprawdę jest koniec. Tyle możecie jeszcze dla nas wszystkich zrobić.